Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym wybieramy się na wycieczkę. A gdzie jedziemy? Toż to zagadka na Instagramie. Ale ponieważ u mnie nie jest synchronizowany Instagram i tutaj YouTube, dlatego tym bardziej zachęcam Cię do tego, żebyś teraz wzięła telefon do ręki. Wziął telefon do ręki i szybciutko odnalazł mój profil na Instagramie Kawa bez mleka i kliknął obserwuj. Wtedy będziecie na bieżąco z tym, co u mnie. No i tak właśnie tam trwa konkurs na odgadnięcie, gdzie jestem. Ja co jakiś czas, jak gdzieś wyjeżdżamy właśnie, to robię takie zagadki i pierwsze osoby, czasami jedna, czasami trzy, zależy jaki mam humor, jaki mam nastrój, jak mnie najdzie, no to wtedy wybieram określoną ilość osób i lecą do nich upominki. Także warto, słuchajcie, zawsze jakieś pamiątki z różnych zakątków, czy Polski, czy świata, mogą trafić także do Was. Tymczasem chciałam nagrać, jak się pakuje, ale okazało się, że... Zobaczcie, Felek tu kombinuje. Co Ty zrobisz? A co Ty zrobisz? Także tak wygląda właśnie mój dzień. Muszę walczyć o swoje życie, o życie syna, żeby sobie nic nie zrobił i o. No w każdym razie. Chciałam powiedzieć, że chciałam spakować nas i pokazać Wam, jak się pakuje na taki weekendowy wypad, ale być może zrobię to jednak już na miejscu, bo jesteśmy spakowani, bo zrobiłam to, jak Felek spał i robiłam to w tym samym pomieszczeniu, co Felek spał, więc nie chciałam go budzić. No chyba, że ok. No chyba, że po prostu teraz się rozpakuję i spakuję jeszcze raz. Zobaczę, co mój syn na to. Ale być może zaraz przyniosę tutaj po prostu torby i tak mniej więcej pokażę Wam, jak się pakuje właśnie na taki weekendowy wyjazd. No a w końcu powiedziałam, gdzie? Chyba, nie wiem. No, jedziemy, uwaga, najpierw do Krakowa, tam zostajemy na jeden nocleg. Co ciekawe, w Krakowie ktoś na nas czeka i prawdopodobnie z tym kimś się spotkamy. Także dzisiaj lecimy do Krakowa, zostajemy tam jutro niedługo, kilka, właściwie no w południe na drzemkę już będziemy chcieli jechać dalej. A gdzie? No oczywiście, że tak, do Zakopanego. Myślę, że to proste. Wydaje mi się, że z moimi dzieciakami taka wycieczka... Tu obserwuję, co on robi. Taka wycieczka, podróż z Zakopanego do Łodzi, to już będzie dla mnie wystarczająco dużo atrakcji. Nie potrzebuję dwóch takich podróży, dlatego tą sobie podzielimy na Łódź-Kraków, Kraków-Zakopane. A już w niedzielę wrócimy, prawda? No jakoś to będzie. Ale w ogóle zanim... To ponieważ żyję w takim pędzie, najpierw spokojnie wypiję kawkę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Cześć kochani, witam się z Wami tym razem z Krakowa. Jak widzicie, my już dojechaliśmy, właściwie dojechaliśmy wczoraj. Już jest nawet, powiem Wam, rano, bardzo wcześnie rano. Dzieciaki dzisiaj w ogóle nie chciały spać. No i tym sposobem jesteśmy już na nogach. Nie bez przyczyny pojawia mi się tutaj wspaniałe lustro, bardzo mi się podoba i takie chciałabym w sypialni, będę myślała, żeby gdzieś takie właśnie sobie ustawić. Pokażę Wam zaraz, jaki mamy widok z okna, pokażę nasz apartament, bo jest bardzo fajny, ale bałagan panuje tutaj niesamowity. Pewnie gdybym wczoraj się zmotywowała, żeby coś nagrać, na pewno wyszłoby to lepiej, ale razy przyjechaliśmy późno, od razu mieliśmy gości, tak wiecie. No, bo tak naprawdę wczoraj w ogóle nie wyjąłam kamery z plecaka, także no trudno. Zobaczcie, to jest nasz widok z okna. Jesteśmy bardzo blisko rynku. To, co tutaj widzicie, to jest właśnie stary rynek i kościół mariacki. Tu jest nasza sypialnia. Za tymi drzwiami to nie jest szafa, niech Was nie zmyli. To jest toaleta. Tu nasz bałaganik. Tu jest salon. Tu jest nasz aneks kuchenny. Dzień dobry, cześć Leon. Jest, no to już wyciągamy śniadanie. Jest i Felek, jest i tata. I tu mamy... Może masz na słodkie śniadanie? Zobacz. Oj, prześwietliło nas. I tu mamy łazienkę. O, jakie mamy śniadanie. Tata zaprezentuje nam. Mamy pokój ze śniadaniem tym razem. Wow, zobacz, są croissanty, jest chałka. Dobrze, zaraz wszystko zjesz, co będziesz tylko chciał. A tu mamy taki przefantastyczny, teraz na pewno gdyby było cieplej, można byłoby z niego fajniej skorzystać, ale i tak jest super, zobaczcie, są leżaki, jest
dużo miejsca do posiedzenia z fantastycznym widokiem na Kraków. Bardzo mi się to miejsce podoba. Rafał poszedł z Leosiem do samochodu, bo pobrudził swoje spodnie i postanowił iść po czyste. I myślałam, że może uda nam się pomachać chłopakom, ale auto jest po drugiej stronie. Ja już się umalowałam i tak zastanawiam się, czy to widać, czy nie widać, ale słuchajcie, mam przedwakacyjny podkład. Tutaj w ogóle w świetle to już w ogóle strasznie wygląda. Mam za jasny podkład, tak, wzięłam totalnie przedurlopowy, przedwakacyjny, także błąd okropny. Widzę, czuję, jaka jestem blada i powiem Wam, że muszę jeść do Rossmana po pampersy, maszynkę do golenia i chyba kupię sobie nowy podkład. Serio, bo nie wiem, czy te dwa dni, chyba, że nie będę się malować. Ale zobaczcie, nawet chyba tutaj widać, też z tej perspektywy może trochę mniej, nie no, widać taki wręcz trupią bladość na twarzy względem tutaj pięknie opalonego dekoltu. Może się trochę utleni, no zobaczymy, będziemy monitorować na bieżąco. Wiesz, jak ta rzeka się nazywa? Wisła. My już spacerujemy sobie brzegiem Wisły. Jest fantastycznie. Nie wieje. Ostatnio, jak tu byliśmy, właśnie wspominałam, że głowę nam chciało urwać. Okropnie było, wietrznie. A dzisiaj jest bardzo przyjemnie. Kto tam stoi? Smok! O nie! Co to było? Co ten smok zrobił? Zionął ogniem? Ale to było! Hej! Ej, jesteś w Krakowie? Fajnie jest w Krakowie. Dobrze, że jesteśmy na wycieczce w Krakowie z byłą mieszkanką Krakowa. Wiemy, że jest 10. Wakacje z dzieciomonią. Bawią i uczą. O, już skończył. Do zobaczenia za godzinę. A ty chciałaś zabłysnąć teraz? Że tu jest plac Marii Magdaleny i jak jest festiwal pierogów, to właśnie tutaj. To jest bardzo fajna impreza. Maunie, bardzo ci dziękujemy za ten garść bezcennych informacji. Może jest jakiś tydzień hiszpański w Krakowie. Jedziemy do Zakopca i zobaczcie, co jest na trasie. No i słuchajcie, dojechaliśmy, jesteśmy w Zakopanem na Krupówkach. Monia została w Krakowie. A my dalej będziemy bawić się tutaj. Najlepszy ten, Nikoś na tym, na parkingu. Zobaczył was. Dobra, idę do wodarki. No dobra. Nie wiadomo. Zobacz, zobacz, co się stało. Ta rzeka jest to samo.
nowoczesne, zakopane. Teraz można przy każdym praktycznie takim stoisku zapłacić nie tylko kartą, ale i blikiem. I felek nam odlatuje. Będziemy zaraz wjeżdżać na Bubałówkę i kupiliśmy bilety, zaraz wam pokażę. Wszystko jest fajnie dostosowane, także dla rodzin z dziećmi. Tu mamy bilety, 28 zł ulgowe i 35 dla dorosłych. To są bilety w jedną i w drugą stronę. Dojście do kolejki dla wózku. Ja idę tędy. I widok na góry. Przepiękne. Synek? Jest fajnie? Witamy w stolicy czego? Kiczu. Czarna. Chodź, tu koło mamy. Ej, mogę spróbować? Chcesz spróbować mojego? Tylko mój jest z mlekiem. Mój jest z mlekiem, ale możesz spróbować. Twój jest lepszy. Z dziećmi w sumie, i to czwórką, trudną chwilę spokoju, więc kawę wzięłam w rękę i idziemy dalej. Zobaczyć, co tutaj się dzieje. Byliśmy ostatnio na strzelnicy i mąż stwierdził, że wygra... Ej, ale tu pan naprawdę ma tą broń? Ale to jest taka udawana. Które ci się podobają bardziej? Nie no, ten... No nie no, takie dziewczęce bardziej. Kochane z bójterz jest fajne. Pojawił się pomysł zjazdu na Tyrolce. Ale jak mówimy o tym na poważnie, to już mi się odechciało. My już jesteśmy po, a teraz Bartek z Korwianem. Szaleją. Na Bubałówce jest wszystko. Są gokardy, są... To są lamy? Zwierzątka, alpaki, lamy, coś tam. Coś jest. No prawie, brawo! My już jakiś czas spędzamy na Bubałówce, jest przepięknie. Teraz mam chwilę, żeby posiedzieć sobie spokojnie, bo Nikoś z Pauliną poszli na Tyrolkę, którą... Czy, no takie coś, zaraz wam pokażę, bo akurat mam na to widok. Leon poszedł na zjeżdżalnię, którą też wam zaraz pokażę. Ja sobie kupiłam iced tea i siedzę i podziwiam góry. Leoś korzysta z typowo górskiej atrakcji, czyli jest na Dmuchańcu. Paulina i Nikoś są tam na Tyrolce. Są też takie zjazdy właśnie dla dzieci, no i Nikoś zdecydował się na jeden z nich. Leon jest niestety na wszystko za mały. A tu roztacza się przepiękna panorama na góry. Rafał tam chilluje na leżeczku. Leon widziałam, że chodzi po pracy za nami. Trochę mi smutno, bo rozładował mi się telefon i nie mogę zrobić tutaj żadnego zdjęcia, ale powiem wam, że z drugiej strony są mega uwalniające i ciekawe jednocześnie doświadczenie. Nie brakuje mi za bardzo tego telefonu, ale nawet nie wiem, która jest godzina, także naprawdę odpoczywam. Fajnie było? Leon? Leon? Pomachasz mi? Gdzie ty jesteś? Pomachaj mi. Jesteśmy już na naszym noclegu w Zakopanem i pokażemy wam, jaki fajny apartament udało nam się dorwać. Łazienki nie będę pokazywać, bo tam Leoś jest. Tu mamy ogromny aneks kuchenny. Tu mamy taką przestrzeń salonową. Tu jest balkon z widokiem na góry i pozostałe domki. Idziemy na górę. Sprawdzimy, co jest na górze.
czeka na nas pluszowy dywanik. I teraz tak. Tu jest łazienka z wanną, tylko gdzie tu się światło zapala? Nie mam pojęcia, gdzie tu się światło zapala, słuchajcie. Zagadka na święta dla mamy. Jest ogromna łazienka. Tu mamy przepiękną sypialnię, zobaczcie. Tu mamy tarasik z leżakiem. Także widok na góry. I znowu przepiękny widok. Słuchajcie, tam jest dalej wejście na górę, ale już tam nawet chyba nie będę wchodzić. Może potem bez felka. No i co? No duża, to jest na dole, byłeś? Nie, nie. No duża, tam widziałeś, że się jest wyżej? Tak, ale nie wchodziłam, no bo mam go na ręce. Tu jest szafa i wyjście. Nie no, naprawdę apartament jest bardzo zacny. Spróbujemy wejść tu. Tu jest jeszcze jedna taka sypialnia. Udało nam się w końcu wyjść z naszego apartamentu. Od rana tak padało, jest 12, no i w końcu zdecydowaliśmy się, przyjechaliśmy na skocznię. Atrakcja teraz, jaka tutaj na nas czeka, to zjazd pontonami. Nie jestem pewna, czy się sama na to zdecyduję, ale na razie Rafał zapowiada gotowość, także zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Przyznam szczerze, jestem pierwszy raz na skoczni. Ale możemy za to wejść na pieszo na górę. To dla mnie tarararara. Nieczynne. Niestety nie będzie zjazdu na pontonie. Idźcie tutaj. Jesteś niepocieszony? A teraz o, zjechałbym. Przyjechaliśmy, przeszliśmy na takie ślizgi, ale no niestety Leon jest jeszcze za mały i tylko Nikoś będzie mógł zjechać. Yes. Odpoczywasz? Odpoczywasz? U mamy na kolankach? Super. Co ty tam masz, Leon? Soczek. Dobra, mama chyba sobie tu usiądzie, że się tam nie zmieścimy wszyscy. Ponieważ trochę spękałam, no i nie poszliśmy na tą polanę rusinową, bo bałam się, że burza z dwójką dzieci na takiej polanie wycieczce to nie jest nic fajnego. To gdzie wylądowaliśmy? W parku dinozaurów. Tutaj jeszcze nas nie było. Chyba nie wolno go dotknąć, wiesz? Możesz na niego popatrzeć. No tak mi się wydaje. Co jest największą atrakcją na parku? No co? No dinozaur. Nie, nasz kolor lubi. No lubi dinozaury, lubi, ale chwilowo mamy przystanek na Dmuchańca. W tym domku znaleźliśmy taką mało bezpieczną rzecz, czyli wystający pręcik, ale poradziliśmy sobie z nim i nakładamy tu skarpetkę. Niestety Felek sobie też z tym radzi i ściąga, ale wiecie, w razie gdyby ktoś niefortunnie upadł, no to jest zabezpieczona. Jak przystało na wakajki, Zakopanem są nalewki, proszę bardzo. Co to jest? Opowiedz? To wódeczki regionalne, także spróbujemy to tutaj. Czyli bocian? Nie, to są jakieś inne. Śliwowica jest, cytrynka. Tutaj było coś, czego nie lubię, dlatego nie wzięłam też. Jakie nie lubisz? Cymęczki. Gorzkie je. Papa, co to jest? Zesti. Dobrze, tam się. Bo. Możesz spróbować. To co jest? Lemoniada. No spróbuj. Dobre? Bardzo dobra. Taka jest. Kwaśne. Dobra, ja wezmę. Uff, że puste. Nic się nie stało. Całe szczęście, że wypiłeś. Dobra. Spróbujmy. To jest. Mama.
I dzień drugi, placek po zbójnicku. Uwielbiam. A ty co jesz? Co będziesz jadł? Makaron. Sąsiad ma tam jakąś kaczuchę. Sąsiadka to co ja. A nie tak dużo, ja po trzy biorę sobie. Ja biorę dużo różnych. Na pewno to są anyszkowe. Nie, to takich nie lubię, ja lubię takie słodkie. O, tych różowych na końcu chcę. Leon, jak ci się podoba w tym sklepie? No, on sobie takiego wybrał. Wow, fajnie. Jesteśmy w mega słodkim miejscu, jak to się nazywa? The Sweet Factory. I wybieraliśmy przed chwilą super cukierki na wagę. I powiem wam szczerze, że ja nie lubię takich rzeczy, ale nie mogłam się tu powstrzymać. Jedziesz? Hej! Fiona? Ja się wychylam! O, lepiej się nie wychylaj! Żadne zabawki nie są tak fajne jak butelki, wody, polecane. Ale pan! W parku był taki dinozaur, to był taki dinozaur, faktycznie masz rację. W parku był taki dinozaur. My spakowaliśmy naszą wałówę w torebkę i idziemy na śniadanie do sąsiadów. Idziemy? Na śniadanie? No to chodź. Kaptur na głowę. Felutek gotowy, strasznie pada. Na szczęście mamy blisko, nie? Możesz iść sam, prowadź. Tak się prezentują nasze domy z zewnątrz. Jest przepiękny widok, którego wam nie pokażę przez złą pogodę. No trudno. Ale jest to naprawdę fajnie. A tu mieszkają nasi sąsiedzi. My mieszkamy tu. Tu siedział Bartuś. I tu mieszkają nasi sąsiedzi. Dzień dobry, można na śniadanko? Tak. Bartuś, jak jesteś w fantastycznej formie dzisiaj. Jak zawsze. Czyżby tam śniadanko się szykowało? My już kończymy naszą zakopiańską przygodę. Deszczową zresztą spędzaliśmy tutaj za dużo czasu jak na to, co chcieliśmy robić, no ale trudno, pogoda nie wybiera. O, mam jeszcze okulary słoneczne, widzicie, nawet nie wziąłem etui, żeby je schować, więc dopiero w samochodzie je odłożę. Opuszczamy nasz pokój i lecimy. Gotowi do drogi? Bang, bang. Zakopane czy zalane? Zapite, zapomniane. Wiesz, że to będzie upublicznione, co mówisz? Co, Leon? Pogoda, z jaką przyszło nam się zmierzyć w Zakopanem, jest okropna. Jest wręcz fatalna. Wyjeżdżamy w strugach deszczu, a jeszcze musimy jechać albo na Krupówki, ale nie no, finalnie zdecydowaliśmy, że podskocznie. Podskocznie, żeby kupić kilka upominków, pamiątek. No i co? I zobaczcie jeszcze, co mi się zrobiło, zapomniałam się okulary. Także jedziemy jeszcze na chwilę się przejść po... O, ej, to mój jest samochód. Jeszcze. No w sensie, że ja nie jeżdżę jednak częściej. Także jedziemy jeszcze po gifty jakieś. Mam nadzieję, że dzieci się za bardzo nie pośpią. I ruszamy. Uwaga, uwaga! Prawdopodobnie do Katowic, a przynajmniej to jest nasze marzenie, aby tam do Katowic dojechać i żeby tam był Kieruj się na posty. No to co? Jedziemy. Oh.